Nowoczesne auta klasy wyższej mogą być bezawaryjne i nie sprawiać problemów. Dzisiaj porównamy 3-litrowe benzyny w takich autach jak Audi A6, BMW Seria 5, Mercedes E-Klasa, Jaguar XF, Volvo S80, Lexus GS oraz Infiniti M37. Co warto wybrać, jakie są popularne usterki, ile kosztują części i ile trzeba wydać na takie auto? Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli chcesz częściej tego typu materiały. No i koniecznie daj znać w komentarzach, jakie auto byś wybrał. Na początku grudnia zapowiedziałem materiał, porównanie nowoczesnych 6-cylindrowych benzyn. Prosiłem Was, widzów, o wypełnienie ankiety, jakie auto byście wybrali. Wyniki wcale mnie nie zdziwiły. Na BMW 535i głosowało aż 25% osób. Ten model ma zagorzałych fanów, ale i też przeciwników. Co ciekawe, da się ten silnik zagazować i myślę, że warto to zrobić, pomimo bezpośredniego wtrysku. Pod maską BMW znajduje się jednostka N55, która jest rozwinięciem silnika N54. Dwie turbiny zastąpiono jedną typu Twin Scroll, zmieniono także pompę wody z bardzo kosztownej na teoretycznie tańszą, bo fajnej jakości Pierburga kosztuje aż 1400 zł. A powinna być to bardzo istotna informacja, bo pompy wody często padają w tych silnikach. Sama jednostka nie jest niestety bezawaryjna. W polskich realiach ciężko o konkretne i rzeczowe informacje, za to sporo opinii znalazłem za wielką wodą. Amerykanie skarżą się, że ich N55 powszechnie cierpi na awarie łożysk ślizgowych, czyli panewek. Spotykały się nawet przypadki z awariami silników już przy 40 tysiącach kilometrów. Z kolei w aucie, w którym zmieniano olej co 10 tysięcy kilometrów, silnik również uległ awarii, a wytrzymał jedynie 210 tysięcy kilometrów. Winą było obrócenie się panewek. Jeden Amerykaniec był tak zawzięty, że doszedł nawet do informacji, że numery panewek są takie same jak w silnikach z BMW E90, czyli N54 oraz S55, czyli w tych, gdzie awarie panewek są powszechne. Wieczny także nie jest łańcuchowy rozrząd, aczkolwiek nie znalazłem konkretnych informacji, ile wytrzymuje, no i czy awaria zaczyna się od hydraulicznego napinacza, czyli jak u większości dzisiejszych konkurentów. Reszta usterek nie jest już tak istotna, aczkolwiek zdarzają się na przykład awarie systemu VANOS, czy wycieki oleju z pokrywy zaworów. Awarii ulega także termostat, warto wymienić go razem z pompą wody. Podsumowując, BMW 535i może pochwalić się świetnymi osiągami, ponadprzeciętną wydajnością przy jednocześnie umiarkowanym zużyciu paliwa. Na pochwałę zasługuje także rozbudowany i szybko działający infotainment. Aut z tymi jednostkami nie brakuje. Dużą popularnością BMW 535i cieszyło się w Stanach Zjednoczonych i wiele egzemplarzy sprzedawanych w Polsce pochodzi właśnie zza oceanu. Do wyboru jest 50 egzemplarzy. Są zarówno sedany oraz kombi. Koszt to od 55 tysięcy złotych za egzemplarz z 2011 roku z przebiegiem około 200 tysięcy kilometrów. Cena jest więc przystępna. To jedyne auto, w którym do wyboru mamy manuala oraz automatyczną przekładnię. Specjaliści zalecają wymianę oleju 5W40 LL04 co 10 tysięcy kilometrów. Na Audi A6 z 3.0 TFSI doładowanym kompresorem zdecydowałoby się 16% ankietowanych. Szczerze mówiąc, sądziłem, że więcej osób wybrałoby A6 z 3.0 TFSI. Podobnie skonstruowany został także silnik Jaguara. W Audi mamy jednak o wiele lepsze możliwości tuningowe. Oczywiście wynika to z faktu dużej popularności silników 3.0 TFSI, które stosowane były w wielu modelach grupy WAG. Silniki te są średnio udane i cierpią oczywiście na problem łańcuchowego rozrządu. Sam zestaw do wymiany to koszt 3-3,5 tysięcy złotych, no ale wraz z robocizną wychodzi łącznie około 9 tysięcy. Dodatkowo warto pokusić się o wymianę pasa, który napędza kompresor, tak przy okazji.
Kolejnym problemem jest spalanie oleju silnikowego. Na rosyjskich forach znalazłem ciekawe informacje o zużyciu oleju przez ten silnik. Winowajcami są zadrapania wkładek pierwszego i szóstego cylindra. Dopiero generacja druga tego silnika, w której wprowadzono żeliwne wkładki cylindryczne, pomogła w rozwiązaniu tego problemu. Czasami zużycie oleju powodowane jest przez jego separator. Niektórzy uważają, że winowajcami są także pierścienie o zbyt małym przekroju, czyli problem znany z 1.8 oraz 2.0 TFSI. Szacunkowy koszt naprawy wady olejowej to od 10 do nawet 20 tysięcy złotych. Nie ma tu jednak, jak w BMW, problemu z panewkami. Szybko potrafią za to zużyć się katalizatory, z tym, że tutaj przyczyną najczęściej jest właśnie spalanie oleju oraz zła benzyna, której jakość może być wątpliwa na rosyjskim rynku, a to właśnie tam zgłasza się zbyt szybkie zużycie katalizatorów. Typowym problemem będzie także gromadzenie się nagaru. Jest to przypadłość każdej benzyny z bezpośrednim wtryskiem. Kolejne problemy dotyczą psujących się termostatów, ciekną także pompy wody. No i na koniec warto wymieniać świece zapłonowe na oryginalne co 5 lat lub 90 tysięcy kilometrów. Cewki tak samo, skrzynia biegów to przekładnia Estronic. Ma 7 biegów i 2 sprzęgła. Potrafi szybko zmieniać biegi. Potrafi zawieść także czujnik ciśnienia oleju. Warto go wymienić na nowy, zaraz po zakupie auta. Gdy nie działa, nie dowiesz się o braku ciśnienia oleju. Co za tym idzie, możesz zatrzeć swój silnik. Minusem będzie także drogie przednie zawieszenie oraz ogólna drożyzna części. Nie znalazłem także nowych wtryskiwaczy, a szkoda. Póki co trzeba przy ewentualnej awarii ratować się używkami. Z plusów Audi oferuje jako jedyne w tym zestawieniu niezawodny wręcz napęd na 4 koła, czyli quattro. Dodatkowym plusem jest wybór wersji sedan oraz rodzinnego kombi. Kolejna sprawa to świetnie wykonane wnętrze, no i nowoczesny system multimedialny. Za Audi przemawia także niskie zużycie paliwa w trasie oraz dobre osiągi. Za używaną A6 z 2012 roku przyjdzie nam zapłacić od 65 tysięcy złotych, trochę drogo. Przebieg to około 200 tysięcy kilometrów. Bardzo dużo, jak nie większość aut jest ze Stanów Zjednoczonych. Jest w czym wybierać, około 20 sztuk do kupienia. Volvo, na które zdecydowałoby się tylko 10% ankietowanych, albo aż, oferuje 3-litrowe turbo z napędem na 4 koła. I tylko na 4 koła. I w sumie bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie 300 koni w przedniej ośce. A przypominam, silnik jest ułożony poprzecznie, nie wzdłużnie. Volvo S80 Sedan, czy V70 Kombi, czy nawet XC70, czyli takie podwyższone kombi z silnikiem 3.0 turbo, o mocy 304 koni mechanicznych, to bardzo rzadkie auto. W Polsce znalazłem ledwie 9 sztuk. Czy warto się nimi interesować? Silnik 3.0 T6 bazuje tak naprawdę na starej jednostce wolnosącej 3.2 litra. Jednostka ta w modelu S60 była poddawana tuningowi przez fabryczną firmę Polestar, osiągając moc 351 koni mechanicznych. Silnik w 2012 roku został objęty akcją serwisową. Przyczyną było zbyt duże zużycie oleju oraz nadmierna awaryjność świec zapłonowych i cewek spowodowana zalaniem przez olej. Przyczyną zużycia oleju miała być krzywka wałka rozrządu oraz nieszczelność szóstego cylindra. Auto jest dość dynamiczne, aczkolwiek na tle dzisiejszej konkurencji w tej kategorii nie wypada najlepiej. Niemniej jednak większości osób dynamiki nie powinno zabraknąć. Sedan jest elegancki, kombi rodzinne i pakowne, a XC70 to takie kombi na nieutwardzone drogi, czyli podwyższone. Skrzynia biegów to sześciobiegowy automat marki Aisin, który nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Pocieszeniem jest jego tańszy serwis niż u konkurencji, a manuala niestety nie było, szkoda. Ogólnie ceny części są tańsze niż u konkurentów, to niezaprzeczalny plus. Jeszcze większym plusem jest możliwość założenia instalacji gazowej, z czego nawet dużo osób korzysta. Szkoda, że na rynku brakuje nowych wtryskiwaczy, choć te nie powinny sprawiać problemów. Spalanie zaskakuje. W trasie auto pali bardzo dużo, przy 140 10,5 litra nie powinno być zaskoczeniem. W mieście około 14-16 litrów, co jest z kolei już bardzo dobrym wynikiem. Za egzemplarz z 2012 roku z przebiegiem około 200 tysięcy km
km przyjdzie zapłacić od 50 tysięcy złotych. To dobra cena. Niestety do wyboru jedynie 9 sztuk. Sporo zastanawiałem się, czy Lexusa w ogóle dawać do tego porównania. Dlaczego? Samochód jest co prawda bezpośrednim konkurentem omawianych dzisiaj aut, ale jest też wyraźnie droższych. Co ciekawe, głosowało na niego jedynie 5% ankietowanych. Nie ma co podchodzić do zakupu bez kwoty 85 tysięcy złotych. Auto zadebiutowało w 2012 roku, jest to więc najmłodsza konstrukcja w tym zestawieniu. Po drugie, Lexusy mają opinię aut niezawodnych. Czy słusznie? Silnik, jaki wybrałem do dzisiejszego porównania, to 3,5-litrowe wolnossące V6 o oznaczeniu 2GR FSE. Ma bezpośredni wtrysk paliwa i niestety nie zasługuje na miano bezawaryjnego. Silniki te, zwłaszcza do 2010 roku, borykały się z poważnymi problemami. Jednak później Toyota je ulepszyła. Plastikową rurkę olejową zasilającą bębny VVTi zastąpiono metalową, jednak w dalszym ciągu potrafi wystąpić przegrzanie piątego cylindra. To rzadka awaria, ale ryzyko zawsze jest. W konsekwencji ścianki piątego cylindra rysują się i zaczyna tamtędy uciekać olej do komory spalania. Problem z czasem się nasila na tyle, że auto pali ponad litr oleju na 1000 km, więc silnik wymaga wymiany, ponieważ ścianki cylindra nie nadają się po prostu do ponownej obróbki. Są zbyt cienkie. Kolejne wady to wrażliwy układ zapłonowy. Świece oraz cewki wytrzymują około 80 tysięcy km. Tak samo pompa wody. Ogólnie żywotność tego silnika amerykańscy eksperci oceniają na około 300 tysięcy km. No i jak na silnik Toyoty jest to niewiele. Zdarzają się także problemy z przepustnicą. Minusem może być także 8-biegowa automatyczna skrzynia biegu firmy Aisin. To ten sam producent co Volvo, jednakże ta skrzynia jest już wyraźnie lepsza. Producent w Stanach Zjednoczonych zaleca wymianę oleju co 40 tysięcy km. Co ciekawe, w Europie Lexus twierdzi, że oleju się w ogóle nie wymienia. Tak czy siak, nawet przy amerykańskich zaleceniach na amerykańskich forach średnio skrzynia wytrzymuje około 200 tysięcy km. Najczęściej awarii ulega elektronika, a konkretnie sterownik hydrauliczny oraz elektrozawory. Ponadto Amerykanie zgłaszają nieszczelne szyberdachy oraz wycieki z amortyzatorów. Kolejnym minusem będzie wspomniana wcześniej cena oraz jedynie wersja sedan. Największym minusem jest brak wielu części. W polskich warunkach pozostaje więc jedynie ASO. Lexus ma najmniejszy bak, ale spalanie na szczęście jest w normie. W trasie potrafi nawet zaskoczyć na plus. W mieście już niestety nie. W Polsce znalazłem jedynie 5 sztuk tego modelu. Pewnym pocieszeniem jest to, że Lexus teoretycznie osiąga ponad 270 km na godzinę. To naprawdę sporo. Infiniti M37 w tym porównaniu ląduje bardziej jako ciekawostka. Jedynie 5% zdecydowałoby się na tego Japończyka, co mnie w ogóle nie dziwi. Nissan słynął kiedyś z budowy trwałych i sportowych silników. Samo Infiniti nie jest może popularnym autem, ale silnik 3.7 V6 znalazł miejsce pod maską wielu modeli Nissana, np. 370Z. Nie jest już to jednostka bez wad. Przede wszystkim 3.7 V6 jest wrażliwe na jakość paliwa i potrafia spalać olej silnikowy. Winowajcą są szybko zużywające się pierścienie tłokowe. Szybciej zużywają się także katalizatory. Z tego co udało mi się ustalić, jakość tankowanego paliwa miała bardzo duży wpływ na awarię silnika. Benzyna wątpliwej jakości, spalając się, wytwarza pył, który powoli niszczy pierścienie, a te z czasem przepuszczają olej do komory spalania. Tą informację zgłaszają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych oraz w Rosji. Uważać trzeba także na chłodzenie, a więc chłodnice, pompy wody itd. itd. 3.7 V6 do 2014 roku wypuszczano z wadliwą uszczelką magistrali olejowej. Jest ona papierowa, przez co nie trzyma poprawnego ciśnienia oleju. Jazda na niskim ciśnieniu to przede wszystkim przyspieszone zużycie łańcuchów rozrządu, a na zbyt niskim degradacja panewek. Rozrząd jest na łańcuchu, a konkretniej na trzech.
wytrzymują około 100 tysięcy km, czyli naprawdę no niewiele. Trzeba pamiętać także o manualnej regulacji luzu zaworowego, co około 60 tysięcy km. Ciężko było znaleźć coś o awaryjności siedmiobiegowej skrzyni biegu firmy Yatco. Wiadomo, że ulega ona awarii, ale nie wiem niestety jak często. Faktem jest, że w SUV-ach sprawuje się ona bez zarzutu i spokojnie wytrzymuje przebiegi rzędu 200, a nawet 300 tysięcy km. Kolejny minus zabrak wersji kombi. Do wyboru mamy napęd na tył oraz na 4 koła. Silnik śmiało można zagazować, co polscy użytkownicy w zdecydowanej większości czynią. Silnik nie należy do najoszczędniejszych, ale ma za to dobre osiągi. Części są albo tanie, albo masakrycznie drogie. Zawieszenie oraz amortyzatory znalazłem w Stanach Zjednoczonych i są to oryginalne części, stąd właśnie tak duża cena. Nie znalazłem za to zestawu do wymiany oleju w automacie. Wiem tylko, że warto zmieniać go co 60-80 tysięcy km. Samo auto jest tanie w zakupie. Za 2011 rok z przebiegiem 180 tysięcy km zapłacimy 40 tysięcy złotych. Infiniti osiąga ponad 270 km na godzinę. Ta prędkość robi wrażenie. Na Jaguara głosowało 14% osób. 3-litrowa benzyna V6 doładowana kompresorem to konstrukcja Jaguara o mocy aż 340 koni mechanicznych, wypuszczona na rynek w 2013 roku. Miałem okazję jeździć XF-em z takim silnikiem zarówno z napędem na tył, jak i na 4 koła. Link do mojej recenzji w prawym górnym rogu ekranu. To żwawy i świetnie brzmiący motor. Nie jest też przesadnie problematyczny. Jedyne czego musimy naprawdę święcie pilnować to oczywiście wymiana oleju 0W20 co 10 tysięcy km. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na łańcuchowy rozrząd umieszczony z przodu silnika. Koszt całkowitej robocizny z częściami to od 7 do nawet 10 tysięcy złotych, ale na oryginalnych częściach i w specjalistycznym serwisie. Niestety nie wytrzymuje on sporych przebiegów. Zwykle wymiany wymaga już po pokonaniu 100, no z maksymalnie 150 tysięcy km. Zapewne jeżeli ktoś o takie auto dbał. Kolejną piętą achillesową jest układ chłodzenia, a konkretniej plastikowe i gumowe rury, które znajdują się za silnikiem w ciężko dostępnym miejscu. Warto to zrobić przy okazji wymiany rozrządu. Jaguary mają także kiepskie pompy wody. Warto wymieniać taką co około 60 tysięcy km. Silnik doładowany kompresorem wymaga też okresowego serwisu tej części. Zestaw naprawczy kompresora to wydatek 1400 zł, czyli podobnie jak w Audi. Podsumowując, XF z tym silnikiem ma bardzo fajne osiągi, spalanie również prezentuje się na dobrym poziomie, no i samo auto nie jest przesadnie drogie w serwisie. Skrzynia biegów, czyli niemieckie ZF, również zbiera dobre opinie. Pamiętaj tylko o wymianie oleju oraz filtra na oryginalny co 60 tysięcy km. Plusem będzie nieoklepana stylistyka, dzięki czemu 10-letni Jaguar dalej wygląda dla większości drogo. Ten samochód ma także najlepsze osiągi w stawce, a jego prędkość maksymalna to ponad 270 km na godzinę. Minusy Jaguara to trochę gorsze wykonanie, a raczej spasowanie wnętrza od Audi, BMW czy Mercedesa, no i bardzo wolno działający i przestarzały infotainment. Niestety, ale na elementach podwozia potrafi pojawić się także rdza, zwłaszcza narażone są przednie wózki. Ponadto w autach narażonych na częste działanie promieni słonecznych potrafi odklejać się sztuczna pseudoskóra z deski rozdzielczej. Próżno szukać tu także rodzinnego kombi, a sedanów jest jak na lekarstwo. Zaledwie 11 ogłoszeń. Za XF-a z 3-litrowym superchargerem z 2013 roku z przebiegiem około 150 tysięcy km zapłacić przyjdzie około od 65 tysięcy zł. To sporo, ale rocznik ciut młodszy, no i przebieg rozsądny. Większość samochodów oczywiście pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Za wyborem Mercedesa deklarowało się 18% ankietujących. Jednostka o mocy 306 koni mechanicznych zapewnia przyzwoite osiągi. Zsynchronizowana jest z automatyczną, siedmiobiegową skrzynią konstrukcji Mercedesa. Ponadto do wyboru mamy wersję z napędem na tył oraz na 4 koła.
Jeszcze większym plusem jest wybór nadwozia. Mamy klasycznego sedana, rodzinne kombi oraz sportowo wyglądające coupé. To niezaprzeczalne plusy. Kolejnym będzie bardzo ważna rzecz, czyli niska awaryjność samego silnika. Pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Niemniej jednak nie jest on wolny od wad. Najpopularniejsze awarie dotyczą, podobnie jak u konkurentów, łańcuchowego rozrządu umieszczonego z przodu. Jego trwałość, jak i trwałość samego silnika, polepszy częstsza wymiana oleju. Zaleca się co 10 000 km. Rozrząd z pompą wody to koszt około 2800 zł i będą to same części. Z robocizną wyjdzie o wiele więcej. Szacunkowy koszt to poziom 6, a nawet 9 tysięcy złotych. Kolejne awarie przydarzają się pompie wtryskowej wysokiego ciśnienia. Nie jest to jakieś specjalne utrapienie, ale zdarza się w tych silnikach już przy przebiegu 50 tysięcy km. Większość jednak psuje się dopiero w okolicach 130 tysięcy km. Taką pompę można kupić za 1100, ale i też za 2400 zł. Zależy oczywiście, na jaką firmę się zdecydujesz. Kolejnym znanym problemem w silnikach z bezpośrednim wtryskiem jest oczywiście nagar. Świece zapłonowe potrafią wytrzymać z kolei aż 120 tysięcy km. Cewki dwa razy dłużej. E-klasa w kwestii osiągów może nie prymuje, ale wnętrze jest dobrze wykonane, a system multimedialny nie zamula jak w Jaguarze. Na pochwały zasługuje także 7-biegowy automat oraz dostępność i ceny części. Mercedes E350 to kawał świetnego auta, o który należy jednak dbać, chuchać i dmuchać, a służyć będzie długo. Za E-klasę z 2012 roku z przebiegiem około 150 tysięcy km zapłacić przyjdzie co najmniej 60 tysięcy złotych. Wielkiego wyboru na rynku aut używanych nie uświadczymy, ale nie ma co narzekać. W momencie przygotowania tego materiału było 20 sztuk E350. Amerykańskie 300C lub Chrysler 300 to auto, na które zdecydowałoby się jedynie 5% ankietowanych. Samochód zadebiutował w 2011 roku i produkowany jest do dzisiejszego dnia. Piękne jest to, że auto ma proste, naprawdę bardzo proste silniki, a dodatkowo do wyboru mamy napęd na tył lub 4 koła. Największym minusem będzie to, że do wyboru jest tylko sedan oraz że niektóre części sprowadzać trzeba z USA. Albo ja nie potrafiłem ich znaleźć w Polsce. Silnik to proste w konstrukcji 3,6 litra Pentastar o mocy niecałych 300 koni. Jest to najsłabszy silnik w stawce, a auto jest najcięższe, co przekłada się na najgorsze, ale i tak wystarczające osiągi. 7,5 sekunda do setki powinno w większości wystarczyć do codziennego przemieszczania się. Do 200 km na godzinę auto już mocno odstaje od stawki. Nie każdemu zależy jednak na osiągach. Motor jest praktycznie bezawaryjny, do tego dodam, że śmiało można go zagazować. Nie ma turbiny, a wtrysk jest wielopunktowy. Problemy, z jakimi się boryka, to awarie układu zapłonowego, czyli cewki i świece, wycieki płynu chłodniczego z termostatu i pompy wody, awarie przepustnicy powietrza, słabej jakości uszelki wtryskiwaczy, awarie hydraulicznych luzów zaworowych oraz bardzo rzadko i sporadycznie awarie łańcuchowego rozrządu, a konkretnie hydraulicznych napinaczy. Psuje się także EGR, który zazwyczaj wymaga tylko wymontowania i wyczyszczenia, okresowej wymiany wymaga za to zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. Warto to zrobić co około 50 tysięcy km. Ostatnim problemem będzie osadzanie się nagaru na zaworach wydechowych, zwłaszcza jeżeli ktoś preferuje emerycki styl jazdy i unika długich tras. Niektóre egzemplarze z rocznika 2011-2013 miały także problemy z lewą głowicą i była na to akcja serwisowa, która jednak nie objęła każdego auta, więc w USA poszedł zbiorowy pozew. Skrzynia biegów to o dziwo niemiecka przekładnia ZF z 8 biegami. Z jej serwisem nie będzie więc problemów. Co do silnika, to tak samo. W Polsce już jest kilka dużych warsztatów, które znają silniki 3.6 V6 na wylot. Moim zdaniem warto takie auto kupić, nawet kosztem tego, że do serwisu trzeba będzie podjechać trochę dalej. Aby stać się posiadaczem elegancko wyglądającej limuzyny z 2012 roku, wydać trzeba co najmniej 50 tysięcy złotych. Auto będzie miało około 200 tysięcy km. To dobra cena jak za tak dobre i trwałe auto. Największym minusem jest brak wersji kombi, które było w poprzedniej generacji.
Minus także za zużycie paliwa, zwłaszcza w mieście jest spore. Dlatego też większość Chryslerów jest zagazowana. Zawieszenie jest tanie w wymianie, ale moim zdaniem zbyt komfortowe, przez co auto nie prowadzi się mega precyzyjnie. Dla jednych wada, dla innych zaleta. Do wyboru jest sporo, bo aż 50 aut. Oczywiście większość z rynku amerykańskiego. Jeżeli twoim zdaniem jakiegoś auta zabrakło, a na pewno zabrakło, to daj znać o tym w komentarzu. No i oczywiście napisz, jakie z prezentowanych aut sam byś wybrał. Nie zapomnij także o subie oraz o łapce w górę. Dzięki za oglądanie.